Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Trzy lata temu z okazji Dnia Kobiet na jednym z moich już nieistniejących kanałów pojawił się film o kobietach po ciemnej stronie mocy, gdzie krótko opowiedziałem o trzech paniach, według mnie dość interesujących. Ten film zresztą w zeszłym roku wrzuciłem tutaj na kanał, także jeśli ktoś z Was chciałby go zobaczyć, to link zostawiam Wam do niego w opisie. I w tym roku postanowiłem ponownie z okazji tego święta, choć z jakim opóźnieniem, opowiedzieć Wam o jakiejś ciekawej kobiecie z odległej galaktyki, lecz tym razem skupię się tylko na jednej z nich i przedstawię Wam ją trochę dokładniej. A mowa konkretnie o Kirze, byłej ukochanej Hana Soro, którą się poznać w jego spin-offie. Natomiast jej historia ma bardzo duże rozwinięcie w komiksach, wiążące się z planem zakładającym zniszczenie Sithów i zdecydowanie jest to akcja warta uwagi, dlatego w dzisiejszym odcinku Wam o niej opowiem. Także bez pewnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy od krótkiego przypomnienia co się działo w filmie So. Kira razem z Hanem próbuje uciec z kolei wspólnie, a niestety tylko chłopakowie się to udało. Na szczęście jakiś czas później, choć nie wiadomo jak do tego doszło, dziewczyna pozna Dreddina Wosa w tego świtu. Facet dostrzegł jej potencjał i zabrał ją z planety, by została jego doradczynią. Dzięki temu również i ona odzyskała wolność. A do miat tego, finalnie pod koniec filmu, ta pozbyła się Wosa i zająła jego miejsce. I to właśnie wtedy okazało się, że prawdziwym szefem syndykatu był nikt inny jak Mały, który miał nadzieję na to, że ich współpraca przebiegnie pomyślnie. Czy tak faktycznie się stało i jak dokładnie ta współpraca przebiegała, tego niestety nie wiemy. Dosy Kii, jakie dane nam było siedzieć w komiksach, rozgrywając się w okresie pomiędzy epizodem 5 i 6, czyli na długo potem, gdy mały przegrał płytek z Obi-Wanem i odszedł z tego świata, więc o samej współpracy wiemy bardzo niewiele. Ale wiemy też to, że organizacja po śmieci zabraka wcale się nie ospadła, choć tak w galaktyce uważano. Kia przyja pełną kontrolę nad tym świtem i choć ten był w całej kondycji, to dalej istniał, lecz w ukryciu, a tam przez kilka lat nowa przyłócznia szykowała się do powrotu i realizacji idącego za tym powrotem wielkiego planu. Planu, o którym wspomniałem już we wstępie, mającego jeden zasadniczy cel zniszczyć Weda i Palpatina. Ki, bo takim tutaj się posługiwała, wiedziała, że gdy Sitowi nie będą rządzić galaktyką, to świt wiele na tym zyska, ale też nie tylko on, bo oprócz tego dziewczyna chciała pomścić swojego mistrza, czyli Maura, który stracił jej tajemnicę na temat tego, kim tak naprawdę jest Imperator i jego prawa ręka. Plan ten wymagał zebrania odpowiedniej drużyny, a pierwszym jej członkiem stała się niejaka Madeleine Sun, znana też jako archiwistka. Była ona profesorką nauczeni i zajmowała się badaniem artefaktów związanych z mocą. Niestety, gdy Imperium przejął władzę w galaktyce, to na rozkaz Sparpatina otrzymała zakaz kontynuowania swojej pracy. Kira ją odnalazła, jeszcze dodatkowo uratowała ją przed atakiem szturmowców, a później wyznała prawdę o tym, dlaczego musiała przerwać badania i zaproponowała, żeby do niej dołączyła. Na co Madeleine jak najbardziej się zgodziła. Została do badań kilka artefaktów ciemnej strony, zebranych przez Maura, gdyż były one konieczne do realizacji planu oraz otrzymała zadanie znalezienia użytkownika mocy, również niezbędnego elementu tej układanki. I co ciekawe, idealnym kandydatem w oczach Ki był Joda. Niestety archiwisty nie udało się go znaleźć i uznała starego mistrza za martwego ku szefowej. Na szczęście byli też inni kandydaci, a byli to nie kto inni jak rycerze Ren we własnej osobie. Tych akurat udało się znaleźć i zaproponować współpracę. Zamiast zamian za gwarancję chwały i bezpieczeństwa przed sitami, którym z rycerzami Ren było ewidentnie nie po drodze, Kira im zadanie włamania się do zamku Wejdana na Mustafar i zdobycia tzw. Krzyczącego Klucza. Do niego jednak wrócimy później, bo będzie potrzebny w dalszej części historii. I choć rycerze nie zbyt byli przekonani do tego pomysłu, to ich przywódca Ren tą ofertę przyjął. Skoro drużyna została zebrana, to pora przejść do działania. Tutaj wkraczamy w historię, którą opowiedziałem wam w odcinku o tym, jak Baba Fett dostarczył Han do Jabby. Teraz opowiem wam ją w skrócie, jednakże jeśli ktoś z Was chciałby się z nią zapoznać w całości, to link do tego filmu również znajdziecie w opisie. W każdym razie, Kirze udało się wykaść od Boby zamrożonego w kabuńcie Hana, no i oprócz tego, że dziewczyna chciałaby jej był ukochany w życiu debiantów, to zdawała sobie sprawę z tego, że co bardzo jej się przyda, gdyż będzie mogła dzięki niemu zwrócić na siebie uwagę wszystkich ważniejszych frakcji w galaktyce i zaprosić ich przedstawicieli na przyjęcie z okazji powrotu szkarłatnego świtu. Jak zaplanowała, tak się faktycznie stało, a na jej statku zjawił się wirus na mini gości, w tym Vader osobiście. Chciał zabrać Hana ze sobą, ale Kia nie zamierzała do tego dopuścić i stanęła z nim do pojedynku za pomocą dwóch elektromieczy. I tu powtórzę ciekawostkę z mojego poprzedniego odcinka, mianowicie to, że Kia używa w walce stylu zwanego Traskasi, dokładnie tego samego stylu, Gwadia Petońska w epizodzie 8. W koniec końców dziewczyna płynek przegrała, a po wielu różnych zamieszaniach, które się wtedy wydarzyły, Boba Fett dostarczył Hana do japy, więc teoretycznie można by powiedzieć, że plan się nie powiódł, lecz to nieprawda. Mianowicie w trakcie tego całego chaosu wywiązała się bitwa pomiędzy Imperium a Hatami, którzy jak dotąd żyli ze sobą w zgodzie, a Kira w pojawieniu się tego nowego konfliktu upatrzyła szansę dla siebie, żeby coś na tym ugrać. Później zadziało się u niej kilka pomniejszych, aż ciekawych przygód. Jedną z nich na przykład było spotkanie z Rey na pokładzie Sokoła. Kira przeprosiła je za to, że nie dała rady pomóc w ratowaniu Hana. Organa była wściekła, że Reddy wystawiła Sono na aukcji. Ta bo nie tłumaczyła jakie miała zamiary, choć na niewiele się to zdało. ale co ważniejsze, to właśnie Kira przekazała jej informację o tym, że Han żyje i znajduje się w płacu Jaby, choć na tamtą chwilę załoga Sokoła myślała, że ich przyjaciel nie przeżył. I po tych kilku małych przygodach wreszcie nadszedł czas na moment na przejście do działania, czyli pełnoprawnej wojny z sitami. Kira, wraz ze swoją już na ten moment pokaźną ilością współpracowników, wykonała wiele przemyślanych ruchów, i tutaj naprawdę trzeba jej oddać, czy była znakomitym strategiem, gdyż najpierw przez kilka lat udawało jej się utrzymać istnienie syndykatów tajemnicy, a gdy nastąpił oficjalny powrót, to nasza Lady była w stanie sterować większością, jak nie wszystkimi wydarzeniami dziejącymi się ówcześnie w galaktyce. Te wszystkie działania, czyli wysyłanie agentów na przeszpiegi, ataki na różne istotne miejsca itd. itd. doprowadziły koniec końców do ostatecznej bitwy pomiędzy Imperium a Szkarotnym Świtem i jego sojusznikami, a w trakcie tej bitwy Kira wyciągnął swój as Senkawa. I tu przechodzimy do mojej ulubionej części tej historii, o której dowiedziałem się z filmu na kanale Wściekłe Wąsy, na który również serdecznie zapraszam i to właśnie ten film zainspirował mnie do opowiedzenia Wam o Kirze. Mianowicie, gdy Mauro jeszcze żył, przekazał on dziewczynie informację o istnieniu artefaktu nazywanego Kratką Fermaty. Była to potężna broń ciemnej strony, zdolna do zamknięcia użytkownika mocy tak, że był on zawieszony w czasie. Plan Maura, a później Kier, zakładał to, żeby albo wypuścić z kratki cita, który według zabraka był tam uwięziony i z jego pomocą pozbyć się Veyra i Palpatina, albo to właśnie ich uwięzić w kratce. I niezależnie od tego, czy wydarzyłaby się pierwsza, czy druga opcja, to udałoby się ich wyeliminować raz na zawsze. I to właśnie w tym celu kia zwerbowała archiwistkę, gdyż wiedziała, że będzie ona w stanie odnaleźć i otworzyć klatkę. I tak samo też w tym celu zwerbowała rycerz do po pierwsze zdobycia z zamkowej kszczącego klucza, o którym mówiłem wam wcześniej, gdyż był on niezbędny do dotarcia do pomieszczenia gdzie ukryta została klatka, a po drugie żeby ją otworzyć to niezbędne były pokaźne ilości ciemnej strony, a te mieli dostarczyć właśnie rycerze jednak po kilku próbach otwarcia kratki, gdy czuli, że mogą zginąć, zrezygnowali z pomocy szkarotnemu świtowi i odeszli. Tą kwestię udało się jednak rozwiązać i finalnie kratka została otwarta. A chwilę przed otwarciem, na miejscu zawili się Parpatin i Vader. I wtedy okazało się, że w środku nie było żadnego Sita. Kira w międzyczasie to odkryła, lecz udawała przed Imperatorem, z którym miała przyjemność odbyć rozmowę, że na pewno w środku znajduje się ogromne zło, a zrobiła to tylko po to, by wywołać w nim strach i ściągnąć jego oraz Vadera na miejsce. I plan finalnie się powiódł. Kratka została otwarta, a Vader i Papatin zostali w niej uwięzieni. Tylko, że nie na długo. Wydarzyło się coś, czego nikt by się nie spodziewał, ponieważ chwilę później powrócili rycerze Ren i zniszczyli klatkę, no i w efekcie uwolnili z niej Situ. Myśleli, że dzięki temu dogadają się z Imperatorem i ani on, ani Freda nie będą się chcieli ich pozbyć. No ale myślę, że zaskoczeniem nie będzie to, że się tak nie stało, a dodatkowo części część rycerzy zabił. Co do Kiry natomiast, to bitwę jak najbardziej przeżyła i zaszyła się gdzieś w ukryciu, a w opinii publicznej była uznana za martwą. Informacja o zniszczeniu rok później drugiej gwiazdy śmieci, a tym samym śmieci Vadera i Imperatora, dotała również do niej. Nie była jednak z tego powodu szczęśliwa, mimo że było to jej ogromne marzenie. Lecz jak się później okazało, z czego nie zdawała sobie sprawy, to właśnie ona przyczyniła się w dość dużym stopniu do pokładania Imperium. Mianowicie dwóch jej agentów w szeregach Hebei byli tymi, którzy powiadomili rebeliantów o budowie drugiej Gwiazdy Śmieci. Dzięki czemu cała operacja w epizodzie 6 mogła dojść do skutku. Co natomiast działo się z Kiwą dalej, tego niestety nie wiemy. No i to już będzie na tyle w tym odcinku. Także, jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu, co myślicie. Po prostu standardowo, są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. No i mimo tego, że co spóźniony odcinek na dzień kobiet, to wszystkim paniom, życzę wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego, bądźcie zawsze szczęśliwe, niech spełnią się wszystkie wasze marzenia i tak dalej, tak dalej. Jak w gadanie życzenia, łatwiej mi się pisze życzenia. No i widzimy się jeszcze niedługo długo w kolejnych filmach. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć, pa pa.